alarm ogłoszono w całym powiecie świdnickim. Była godzina 9:30 27 października 2021 roku. Modulowany dźwięk syreny trwał 3 minuty. Pracownicy starostwa rozpoczęli ewakuację. Opuszczali budynek dwoma wyjściami. Bardzo proszę zachować spokój. Wyruszą się, ale nie biega. Dalsze komunikacje przekażę. Nadjechały służby ratownicze. Straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe. Dookoła brzmiały syreny. Z głośnika sztabu kryzysowego rozlegały się jednoznaczne komunikaty, powtarzane dla zrozumienia ich znaczenia. Przypominam, w sytuacji sygnału bojowego wszystkie pomieszczenia w starostwie powinny być pootwierane. Dyrektorzy wydziałów sprawdzą, czy wszyscy pracownicy wyszli na zewnątrz budynku. Jeżeli są osoby poszkodowane, organizują udzielanie pierwszej pomocy. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej ustawili 3 namioty. Trwało to kilka minut. Do namiotu numer 2 i numer 3 podchodzi każdy pracownik pod nadzorem instruktorów medycznych oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pod nadzorem Wydziału Zdrowia będą prowadzone praktyczne działania. W namiotach udzielano pierwszej pomocy. Było sztuczne oddychanie, ręczny masaż serca, użycie defibrylatora. Na zewnątrz rozlegały się komunikaty nakazujące zachowanie bezpieczeństwa, także epidemiologicznego. Uwaga! Ze względu na zagrożenie covidowe proszę zachować odstępy, a w pomieszczeniach, w namiotach, w pojazdach obowiązuje noszenie maseczek. Proszę założyć maseczki, ponieważ jest to udzielanie pierwszej pomocy w namiotach trwały dotąd, aż wszyscy pracownicy starostwa przeszli ćwiczenie. Zabrzmiały syreny ciągłym dźwiękiem. Odwołano alarm. Powiatowe ćwiczenia obronne 2021 zostały zakończone.